No dobra. Jestem sam w japońskim Love Hotelu. Ale zanim napiszecie do Aiko, że coś kombinuję, to wysłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Otóż jestem w pracy. No nie jest tak, że coś kombinuję. Zapraszam was na odcinek, w którym pokażę wam, jak wygląda japoński Love Hotel. A co ja robię w Love Hotelu? Otóż jestem teraz na wycieczce z moimi turystami z Polski w Hiroshimie i okazało się, że hotel, który zarezerwowaliśmy, jest de facto Love Hotelem. Zacznijmy naszą wycieczkę od wejścia do mojego pokoju. Pokój numer 303. Tak wygląda korytarz w tym Love Hotelu. Jest tutaj chyba z 5 lub 6 pokojów na tym piętrze. Mówię cicho, ponieważ tam mogą być jakieś pary już, które sobie też zarezerwowały pokoik. Zaczynamy. Zapraszam do środka. Tu macie ganek. Nie było zostawić buty, ale wyszedłem w skarpetkach. Pierwsze drzwi. A tak wyglądają drzwi w ogóle do tego pokoju. I tutaj mają taki specjalny więzienny podajnik. Nie wiem, jak to się otwiera. O, w ten sposób. I możecie otrzymać coś od osoby, która jest na zewnątrz. Czyli jak zamówiliście jakieś jedzenie lub drinki, to obsługa wam może to podać przez tą dziurę. Nie musicie w ogóle otwierać. Czyli to jest dobre w sytuacji, kiedy no nie jesteście w stanie otworzyć drzwi, bo na przykład jesteście skąpo ubrani, lub w ogóle nie jesteście ubrani. Chodźmy do środka. Tak prezentuje się mój cały pokój. Z prawej strony jest zlew, jako kuchnia, stanowisko pracy, łóżko. Łazienka i toaleta. Pierwsze miejsce, które zasługuje de facto na uwagę, to łazienka. Łazienka jest naprawdę duża. Jeśli porównamy to do typowej łazienki w japońskim hotelu biznesowym, to ona jest naprawdę ogromna. Tutaj mamy szereg kosmetyków. To jest żel do... to jest do twarzy, do mycia twarzy, żel do mycia ciała, żel do mycia ciała, jest szampon i odżywka, więc naprawdę spory pakiet. W każdym hotelu w Japonii znajdziecie aż tyle kosmetyków, więc to jest naprawdę całkiem dobry wybór tutaj. Kolejna rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, to wanna, która jest naprawdę duża, można się w niej spokojnie rozłożyć. Wejdą także dwie osoby, co jak wiadomo w Love Hotelu no jest bardzo przyjemną rzeczą. Mamy tutaj trochę jeszcze dodatków. Co tutaj jest? Ręcznik dodatkowy, gąbka do mycia ciała, super. Jakieś bąbelki do kąpieli i też jakiś kolejny dodatek do kąpieli. A w recepcji dawali sól taką pachnącą, ładną do kąpieli, więc naprawdę ładny zestaw tutaj jest w tym hotelu, jeśli chodzi o kąpiel. Woda też jest bardzo przyjemna, niczym w łaźni, w onsenie. Wczoraj się tutaj kąpałem, naprawdę można się zrelaksować, jest super. I dla wielu Japończyków możliwość wykąpania się w tak dużej wannie, posiadanie takiej wielkiej łazienki, to jest coś, dlaczego chodzą do Love Hoteli między innymi. Ponieważ w wielu japońskich domach tak dużej wanny nie ma, lub nie masz w ogóle wanny. I to jest także w pewnym sensie atrakcja Love Hotel. No żeby był pełen obraz tego pokoju, to także pokażę wam kibel. Tak to wygląda, jest całkiem nieźle zaopatrzony. Tu jest odświeżacz ubrań. Czyli na przykład jak pan jest na spotkaniu z kochanką i nie chce, żeby żona poczuła zapach innej dziewczyny, no to może użyć czegoś takiego. Jest papier do osiadania na klozecie. Musicie się zabezpieczyć. Są podpaski dla pań, papier toaletowy, standard, śmietniczek i oczywiście deska rozdzielcza z różnymi guziczkami. Bidet jest budowany, więc całkiem nieźle zaopatrzona toaleta, jak najbardziej na plus. Zwiedzamy dalej, jesteśmy teraz tutaj przy zlewie, gigantyczne lustro, wszystko w nim widać, duży wybór kosmetyków także. Wow, to jest jakaś Botanical Cleansing Foam, coś do czyszczenia twarzy, Skin Lotion, Cleansing Milk,
mleczko do czyszczenia twarzy, mleczko do twarzy, skin milk, no to jest to chyba dla pań, żeby mogły zdjąć makijaż, no i coś do mycia twarzy. Tutaj jest zestaw, prawda, typu coś do czyszczenia uszu, hair turban, turban na włosy, czepek kąpielowy, jest maszynka do golenia, są szczoteczki do zębów, więc jest także i duży, duży grzebień, więc tu jest naprawdę wszystko, dosłownie wszystko jest dostępne. I teraz tak, szczególnie jestem pod wrażeniem tego miejsca, bo mamy tutaj tak, nie dość, że jest suszarka, jest prostownica do włosów, coś, czego nigdy nie widziałem w normalnym hotelu w Japonii, no chyba, że to był jakiś strasznie drogi hotel, oczywiście taki się nie zatrzymuje. Co to jest? Nawet nie wiem, co to robi, prawdę mówiąc. To chyba się tutaj podczepia. O! Suszarka do włosów z wymienialnymi końcówkami. Jest także normalna suszarka do włosów Panasonica. I to nie wygląda na jakąś taką typową tanią suszarkę, którą znajdziecie w hotelach, tylko to wygląda na suszarkę, którą mogłaby nawet moja żona kupić. Więc jak widzicie, łazienka jest naprawdę świetnie zaopatrzona, ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Przejdźmy teraz do lodówki. Jest lodóweczka, możecie tutaj włożyć swoje piwko. Od razu na start dostaliśmy dwie butelki wody, bardzo miło, dziękuję. I to chyba tyle, jeśli chodzi o lodówkę. Proszę, że jest. Tutaj mamy niewielki barek, jest czajnik, jest jakaś herbatka, jest też i kawa, premium drip coffee. Bardzo miło, naprawdę jesteśmy tutaj zaopatrzeni. I dalej mamy tu moje stanowisko pracy, gdzie czekały na mnie japońskie ciasteczka i nawet śliczny origami żuraw. A tutaj akurat mi się wykańcza już ostatni vlog z Wali, ze Snowdonii, koniecznie obejrzyjcie na kanale, polecam. Nie wiem za bardzo, co jest w tym pudełku. Jest takie urządzenie tutaj. Wygląda to jak aromatyzator. Asnomato. Ale to nie ma żadnego zapachu, więc prawdę mówiąc nie wiem, do czego to może służyć. W pokoju znajduje się także oczyszczacz powietrza. Jest to bardzo przydatne urządzenie, które wyłapuje kurz i różne zapachy, które znajdują się w waszej sypialni. Plik, który waży 1,2 giga, będzie mi się uploadował przez około 23 minut. Czyli trochę wolny. Ale na szczęście internet jest na tyle szybki, żeby oglądać YouTube'a na tym ogromnym 60-calowym telewizorze z Chromecastem, więc można streamować YouTube'a. I tak powinniście oglądać najnowsze odcinki na Pozdro z Karele oraz na kanale Aiko i Emil. I ja już wiem, że powinienem chyba zacząć nagrywać 4K, bo faktycznie wiem, że są widzowie, którzy w ten sposób oglądają nasz kanał i z myślą o tych osobach powinien zacząć w końcu nagrywać w 4K. Dodatkowych przedmiotów to mamy także mikrofale, czyli jak macie coś do jedzenia z kombini, możecie tutaj to sobie podgrzać. Przechodzimy teraz do najważniejszej części tego pokoju, czyli łóżka, które jest naprawdę ogromne, dwuosobowe, piękne i bardzo wygodne łoże. Tutaj jest telefon, który wam zadzwoni rano, jak się obudzicie u boku swojej ukochanej. Tutaj natomiast jest cały panel sterowania tym pokojem. Między innymi można włączać, wyłączać światła. Widzicie? Coś się zmienia. Tak, możecie wyłączać. Tutaj wszystko się wyłącza. Jest włączanie także klimatyzacji. Można ustawić sobie zegar, czyli żeby się obudzić rano. Tutaj natomiast są chusteczki higieniczne. Chyba nie muszę dopowiadać, po co one tutaj są. I nawet, to jest jakiś żel, nawet są kondomy. Więc jak będziecie szli do Love Hotelu, to zazwyczaj są położone przy waszym łożu te dwa kondomy. I teraz pewnie się zastanawiacie, co jest schowane za tą szafą. To nie jest szafa. To jest okno. Więc całkiem fajnie wyciemnia to wieczorem i chroni was przed zimnem, ponieważ jak w zimie
Wydaje mi się, że temperatura przy oknie tutaj może być dość niska, więc warto tutaj to zamknąć. Plus dodaje to trochę prywatności. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy powinienem to pokazywać, o tym mówić, ale ten telewizor nie jest tutaj tak po prostu, żebyście oglądali sobie YouTube'a i najnowsze odcinki z KRLD, ale powinniście oglądać serio. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie lajka też i łapkę w górę, ok? W każdym razie, na tym telewizorze możecie także oglądać oczywiście japońskie pornosy. I macie ich całkiem sporo. To jest cała lista, są różne kategorie, popularne aktorki, żony i kochanki, amatorki, fetysze, hardcore, zagraniczne porno. No generalnie jest dużo i już powinienem to schować, bo już się pojawiają bardzo nieprzyzwoite obrazki po prawej stronie ekranu. No i co ja tu jeszcze mogę dodać? No w Love Hotelach zazwyczaj jest dostęp do pornografii w ten sposób. Więc tak wygląda typowy Love Hotel w Japonii. I muszę przyznać, że ten pokój jest zdecydowanie lepszy niż większość biznes hoteli, typowych trzygwiazdkowych hoteli, jakie widziałem w trakcie moich podróży po Japonii. W ramach porównania z tamtym pokojem w Love Hotelu chciałem wam zaprezentować typowy hotel w Japonii. To jest hotel w Kobe. Jesteśmy teraz w Kobe, dalej kontynuuję tą wycieczkę. Więc tak wygląda mój pokój. Jest pewnie ze trzygwiazdkowy hotel. Łóżko dwuosobowe. Telewizor znacznie mniejszy, nie ma takiego pięknego 60-calowego telewizora jak w Love Hotelu. Biureczko, nawet spoko. Miejsca jest nawet dużo, można tutaj walizkę by rozłożyć. Tu na przykład walizkę możecie rozłożyć, więc nie jest tak źle. No i to tyle, więc nic więcej jeśli o to chodzi. Taki jest wystrój, natomiast łazienka jest łączona, jest kibel, no i tutaj jest wanna z prysznicem, taka typowo plastikowa. W wielu hotelach, w wielu mieszkaniach w Japonii jest coś takiego. Mamy tutaj też trochę kosmetyków, typowe dodatki typu właśnie sztuczka zębów, więc jest nawet nieźle. Ale jeśli to porównamy z tym, co było w tym Love Hotelu, to ten pokój jest troszeczkę ubogi. Jest bardzo duży, naprawdę jest tu pełno miejsca. Świetna łazienka, która jest ogromna. Taki telewizor, jeszcze ma filmy zagraniczne, nie tylko pornosy. Internet, który działa, nawet dobrze. Oświetlenie, które można sobie tam ustawiać na różne sposoby. Świetne po prostu wyposażenie łazienki, jeśli chodzi o suszarki, prostownice do włosów i inne takie dodatki. Więc naprawdę za tą cenę, która jest tutaj niewielka, chyba 250 zł kosztuje jedna noc w tym hotelu. To jest całkiem dobra cena, jak na taki standard dla dwóch osób w Japonii. I teraz pytanie, dlaczego Love Hotel wynajmuje pokoje turystom? Najprawdopodobniej biznes trochę słabo szedł i po prostu postanowili zacząć wynajmować normalnie turystom pokoje. I faktycznie turyści mogą się tu zatrzymać w tym hotelu, a także przychodzą tutaj pary, ponieważ widziałem, jak wchodzą i wychodzą do tego budynku. Więc, no cóż, dorabiają sobie w jakiś sposób. Ale jedna uwaga, nie mogą tutaj nocować dzieci z wiadomych względów, więc to trzeba mieć także na uwadze, jeśli będziecie podróżowali do Japonii z rodziną. Jak odróżnić taki hotel na stronie z rezerwacjami hoteli? Prawdę mówiąc, nie wiem i nie wydaje mi się, żeby to było napisane w informacji, gdzie się rezerwował ten hotel. Jedyne, co było tam napisane chyba, to jest to, że dzieci nie mogą tutaj nocować, więc możliwe, że w ten sposób można wykryć, że właśnie rezerwujecie Love Hotel. Ale z drugiej strony, patrząc na standard tego pokoju, to nie wiem, czy to nawet nie jest lepszy wybór niż zwykły hotel. Aczkolwiek nie ma śniadań rano, więc musicie sobie sami coś kupić w konbini albo pójść na miasto. Więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał ten krótki tour po Love Hotelu w Japonii. Jeszcze chyba u mnie tego na kanale nie było. Dziękuję za uwagę i ja idę popracować, zmontować jakiś nowy odcinek. No, na razie, cześć!